Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Skarbka i teraz będziemy testować trasę czerwoną. Jest to trasa zjazdowa i zaczynamy od takiego fajnego pala. Jest to największy park linowy w Polsce, więc macie okazję tutaj zobaczyć naprawdę sporo tras. Mamy aż 12 tras. Nie wszystkie zobaczycie na moim kanale, więc zapraszam do oglądania i miłej zabawy. Więc jesteśmy już na górze. Już mi się poplątał troszkę zabezpieczony nurek, więc teraz będziemy mieć kładkę i lecimy do przodu. Zobaczymy, jak trasa czerwona wygląda. Park jest naprawdę spory, jak już mówiłem. A tutaj 12 tras. Teraz będziemy mieć sopelki, więc dzisiaj będzie wymagająco. Do tej pory udawało mi się 10 tras w jednym dniu zaliczyć. Tutaj spróbujemy zaliczyć 12 takich atrakcji, więc naprawdę będzie się działo. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Tu są fajne tyrolki, więc zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj karabinki dajemy do tyłu. Tak, jedziemy na przednim. No to lecimy. Uhuu! Dobra, w pierwszej kolejności zawsze przepinamy sobie karabinki, dopiero bloczek ściągamy i wychodzimy wyżej. Ło, takie są fajne, lubię takie przeszkody. Tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenie, jakby nas cofło. Tak, hop, hop. Dobra, jedziemy. Dobra, co teraz będziemy mieć? Teraz będziemy mieć pionowe belki. Tutaj pamiętamy, że zawsze naprzemiennie ma być. To jest dla waszego bezpieczeństwa. O, widzę, że tak jak X ze zmianami kierunku, żebyśmy się nie zaplątali, tak? I teraz po tej stronie. No i lecimy. Ja. Załatwione. Teraz będą trapezy równoległe, tak? Ok, no to lecimy do przodu. Uii. Hop, hop, ja, zaliczone. Teraz trapezy i tu już będą, widzicie, ten teren jest naprawdę fantastyczny. A teraz mamy trapezy, tak? Nie ma strachu co do takich przeszkód. Naprawdę przyjemnie się tu przechodzi. O, i teraz spójrzcie na to. To będzie atrakcja. Przejazd nad takim kamieniołomem. Tak? Patrzcie. Oj, tutaj zabezpieczamy. Z tyłu. Tak, jedziemy. Wow. I od razu się chwytamy niebieskiego sznurka, tak żeby nas nie cofło. Rewelacja. Naprawdę. Ach. Do Tarza. Tutaj, o, jak mamy żółtą tasiemkę, to dodatkowo sobie bloczek wkładamy. To jest po prostu zabezpieczenie, jakby nas cofło. Tak dalej, dobre. Ściągamy. Tarzan, skok giniański. Dla mnie. Ok. Tak, gotowi? No to lecimy. Z tamtej strony sobie. Z
Stańcie lepiej. Tak jest. Bloczek ściągamy. No i teraz będzie zabawnie i trudno. Bo teraz będziemy mieć złośliwe pętle. Tak jest. Ok. No to pamiętajcie, najlepiej sobie wcześniej zabezpieczyć nogą, tak żeby dwa nie uciekła. I przesuwam się. O, widziałem raz, jak tu instruktor przechodził coś takiego. Ło, to była rewelacja. Ale my tu się nie ścigamy. Tak. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I dopiero zabawa, tak? Dobra. Teraz będziemy mieć most birmański. Ok. No to lecimy. No, wysokości tu są bardzo fajne. Niestety zapomniałem zapytać, jaka tu jest najwyższy punkt, tak, tej trasy. Trasa czerwona. Wydaje mi się, że tutaj było 25 metrów, ale nie chcę skłamać, nie pamiętam. O, delikatne utrudnienie na moście birmańskim. Uj, uj, zaplątałem się. Ok. I już. No i pamiętacie, noga, ręka. I już jesteśmy. Naprawdę. Sporo osób pisało, żebym tu wpadł. No i jestem. Tak, największy park w Polsce. Pokażę wam wszystkie trasy. Albo ile dam radę. Bo to też jest sporo. Teraz będziemy mieć belki typu V. Tak. Prosta przeszkoda. Obijająca się. Więc fajnie się można udźwigać. Dobra, jest. A tutaj co? Dobra. Tu makarony będą. Tak jest. Makarony. No to lecimy. To jest prosta przeszkoda. Uj. O. Uj. No. Ładnie się buja. Chwytamy jak najwyżej. Tak. Żeby było prosto. Tak jest. Jak najwyżej. No i już prawie dotarliśmy. Do naszej. Ja. Jest. No. A jesteśmy w Bałtowie. Tak, województwo świętokrzyskim. I tu się możecie bawić. Na takim parku, tak? Ta składka z belek. Tak by się to nazywało. Teraz będziemy mieć belkę, tak, ruchomą. No. Delikatnie się rusza. I kolejny fajny zjazd. To naprawdę są świetne te zjazdy. Tak jest. Dobra, w pierwszej kolejności oczywiście bloczek. Tutaj karabinki za. I możemy jechać. Pierwszej kolejności tak, zabezpieczamy się i dopiero ściągamy sobie bloczek, bo gdybyśmy bloczek wcześniej ściągli, no to jesteśmy, może nas cofnąć już bez bloczka, tak? No i tu teraz mamy ostatnią przeszkodę, czyli palik. No i do końca się zabezpieczamy.
Lajkujcie, subskrybujcie. Na razie, dzięki wielkie. Hej.